Rada Miasta uchwaliła, że jest skłonna dać zgodę na wykup terenów, jeśli spółka Nowa Targowica zorganizuje nowe miejsce. Ten krok zablokował działania spółki Steska Lęciszek, która dysponując terenami własnymi pod inwestycję, takiej promesy z Miejskiej Rady nie potrzebowała. Wprawdzie w chwili podejmowania decyzji mówiło się, że sprawa nie jest ostateczna, ale, jak mówi Zajączkowski, Rada podejmując uchwałę pokazała, którą lokalizacją jest zainteresowana i w jakim kierunku chce pójść. Spółka Nowa Targowica właśnie kończy fazę przygotowania projektu i terenów pod nowy jarmark na razie nie chce przejąć, by nie wpadać w koszta. W koszty wpaść może miasto. Teraz spółka prosi o wsparcie inwestycji, udrożnienia dróg wyjazdowo-wjazdowych, która miejską kasę kosztować ma 2 miliony złotych. Kiedy uchwalono zgodę, Rada Miasta kupiła pomysł, że od razu w pierwszym roku prosperowania Targowicy będzie zarabiać. Nikt wówczas nie pytał, ile będzie musiała do całości de facto dołożyć. W 2015 roku według planu w miejscu, gdzie dziś znajduje się Nowotarska Targowica, będzie budowana droga. Sam jarmark ma się przenieść na tereny, które obecnie planuje zagospodarować Nowa Targowica. Tymczasem na Starej Targowicy mają tuż przed przeprowadzką być wdrożone nowe porządki. Już teraz wiadomo, że wobec braku jasnych i klarownych przepisów kupcy odmawiają przyjęcia 200-złotowych mandatów i gotowi są stanąć w sądzie grodzkim. Zajączkowski, przytaczając przykład krakowski i orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie targowisk, wobec braku podstaw prawnych uważa, że Urząd Miasta granic targowiska wyznaczyć nie może, ale może zaproponować kupcom inne miejsce. Sprawa jarczmarcznych przepychanek z pewnością jeszcze nieraz powróci na łamy. Mój serwis.blogspot.com